Cześć! Dzielenie ekranu w systemie Android to niezwykle prosta sprawa. Wystarczy, w zależności oczywiście od wersji systemu i nakładki producenta, przejść do listy otwartych aplikacji, nacisnąć przycisk dzielenia ekranu. Teraz wybieramy drugą aplikację, którą chcecie mieć otwartą jednocześnie i gotowe. Możemy wysyłać maila i jednocześnie na przykład słuchać muzyki z YouTube. A jak to wygląda w Windowsie? Jest to przecież idealny system do wielozadaniowości. Jak podzielić ekran w tym systemie? Na końcu tego filmu będziecie wiedzieli, jak to zrobić. Zapraszam! Najnowsza wersja systemu Windows 10 oferuje wiele sposobów na podzielenie ekranu na wiele okien. Pamiętaj, że dotyczy to pełnej wersji systemu Windows 10, którą znajdziesz na zwykłym komputerze. Microsoft ma również system Windows 10X dla swoich urządzeń z dwoma ekranami, takich jak Surface Duo. Ponieważ te urządzenia są natywnie zaprojektowane do pracy na podzielonym ekranie, ten przewodnik tak naprawdę ich nie dotyczy. Wybierz pierwsze okno, które chcesz podzielić, a następnie przeciągnij je do którejś z krawędzi. Pojawi się przezroczysty zarys miejsca, w którym będzie przyciągane. Jeśli jesteś z niego zadowolony, puść, a okno zostanie zatrzaśnięte na swoim miejscu. Możesz też nacisnąć klawisz Windows oraz klawisz strzałki w lewo lub w prawo. Jeśli masz otwarte inne okna lub aplikacje, po przyciągnięciu wybranego okna pojawi się szereg opcji umożliwiających wypełnienie drugiej połowy ekranu. Kliknij jeden, a automatycznie zatrzaśnie się na swoim miejscu naprzeciw drugiego okna. Po umieszczeniu okien możesz łatwo zmienić ich rozmiar, przeciągając przegrodę. Istnieje jednak ograniczenie, jak cienkie może być okno, aby pomóc Ci uniknąć tworzenia okien tak małych, że nie będą one przydatne. Jeśli masz duży wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości, możesz przyciągać więcej niż dwa okna. Snap Corner, jak wiadomo, pozwala na zatrzaśnięcie aż czterech różnych okien. Przeciągnij i upuść swoje pierwsze okno w rogu, do którego chcesz przyciągnąć. Możesz też nacisnąć klawisz Windows i strzałkę w lewo lub w prawo, a następnie strzałkę w górę lub w dół. Zrób to samo z drugim oknem po tej samej stronie, a dwa zostaną zatrzaśnięte na swoim miejscu. Następnie aktywowane jest przyciąganie do narożników i podobnie jak podczas przyciągania tylko jednego okna, pojawi się opcja wypełnienia pustego miejsca trzecim. Aby uruchomić czwarte okno, przeciągnij trzecie okno do rogu, a następnie wybierz inną aplikację, aby zakończyć konfigurację czterech okien. Jeśli natomiast chcesz zmienić ustawienia, musisz udać się do sekcji obsługi wielu zadań, a trafisz tam klikając kategorię System w ustawieniach Windows. Można tutaj na przykład wyłączyć opcję automatycznej zmiany rozmiaru okna podczas przyciągania. Można też wyłączyć pokazywanie elementów sąsiadujących podczas przyciągania okna. To było proste, prawda? Dajcie znać w komentarzach, czy w ogóle i czy często używacie opcji dzielenia ekranu. Czy może używacie też kilku ekranów do pracy na Windowsie? Jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy, koniecznie klikajcie przycisk subuj oraz dzwonek, aby nie przegapić kolejnych filmów z kanału android.com.pl. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam!